Kontynuujemy. I po tej arence, jak ją skończymy, to zobaczymy te Battlefield Heroes. Czy to zadziała i ten... Co jeszcze chciałem wam powiedzieć? Zaraz sobie przypomnę. A! Wrzuciłem film na Archiwum Live, to znaczy on jeszcze nie jest opublikowany. Ale wczoraj nagrywaliśmy z tej gry Gorn, w którą może dziś zagramy, jak będę miał siły. To jest taka gra w wirtualnej rzeczywistości na HTC Vive, że no macie po prostu taką arenę, jesteście gladiatorem i walczycie, tam macie miecze i walczycie, nie? No to nazwałem tytuł HTC Vive Arena Symulator Gladiatora. I YouTube jest tak zjebany od jakiegoś czasu, że mi sklejmował to, że to jest niewłaściwy materiał, no to już jest kolejny materiał, niewłaściwy do reklamodawców, bo jest o agresji, bo jest nazwa, bo jest hasło gladiator. Jezus Maria. Po prostu ten YouTube to jest tragedia, nie? Ostatni miesiąc to jest taki, że ja mam połowę zarobków, a wyświetlenia idą, nie? Tylko, że nie ma reklam nałożonych na większości filmów. No i... Możesz się odwoływać, tylko to odwołanie tyle trwa, że to już... To, co on na wyświetleniach miał dostać, to już dostał i już nikt tego potem nie zobaczy. Tak sobie myślę, dopiero garniak. Patty mnie straszy. A, wczoraj mnie Patty wkurzała. Potem ja już takie nerwy miałem, że już... Pierw mnie wystraszyła dwa razy. To już mówię, dobra, raz mnie wystraszyła, to już drugi raz, to już chyba nie będzie śmieszne. Tylko Patty ma coś takiego, że ona jak czyta czat, to ona, to co czat pisze, to ona w to wierzy albo to robi. I ona się musi jeszcze nauczyć, że kurde, tak się nie robi. I napisali jej, idź, przestrasz Bonkola, no to przestraszyła. A potem... Potem kamerka mi się przesunęła, no to ją poprawiłem, ale jej czat pisał, idź Bonkolowi, powiedz, że się kamerka... I mi przyszła, i potem mi przerwała nagranie, i musiałem od nowa, i to... I mówię, kurwa, takie nerwy wczoraj już miałem. Z tym kursorem to było słabe. No bo ludzie są, kurde, ona chciała dobrze, bo powiedziała, że jest kursor, ale ten kursor nie przeszkadza w niczym, nawet gdyby ten kursor był podczas grania, to czy to naprawdę ludzie jak widzą kursor i on był jeszcze tutaj, patrzcie, ten kursor nie był gdzieś na środku, on był gdzieś tu, o, i ludzie piszą kursor, wyłącz, kursor, kurwa, wyłącz, bo kursor. No, ale już go nie było, no. Zima na zewnątrz. Ja napisałem, żeby poprawiła kamerkę, bo tak to zdupione przechodzi. Nie, no to spoko jest, nie? To spoko było, bo ja tego nie widziałem nawet, nie? Ale drugi raz było. Drugi raz było, że ludzie pisali coś o kursorze czy o kamerce, kiedy już dawno tego nie było, już dawno było naprawione. A ludzie dalej pisali. I nie wiem, albo ktoś ogląda to na internecie jakimś arabskim i miał takie opóźnienie. Chyba to zagramy. No dobra, no to bon voyage. A to razi w oczy, tylko kursor wtedy w tych momentach. Aaa, no to jak razi w oczy, to okej. Okay. A na co ty liczysz, kiedy zacząłeś robić content dla dzieci, to w algorytmie YouTube przyporządkowało cię dla contentu dla młodych? Właśnie Noces, kurde, to jest takie... To tak nie do końca jest.
Problem polega na tym, że to nie dotyczy mojego kanału głównego Noces. Wiesz, to co ja mówiłem o tych reklamach. Ja mówię o drugim kanale Live, gdzie są wrzucane tam mało gier jest dla dzieci. Tam przeważnie są gry, jak już to właśnie takie strzelanki, no Hearthstone. Hearthstone jest grą dla dzieci, owszem, no. No ale przy takim, ja tam nie mam partnerstwa na drugim, więc mam czysty AdSense. I to powoduje, że tak naprawdę nikt mnie nie ma wybronić. Znaczy, że jeżeli ja się sam nie wybronię, to nikt mnie nie wybroni z jakiegoś claima, nie? Czy tam z ostrzeżenia, czy z czegoś nałożonego na film. Nie polecam oglądać masterki. Jezu, dobra, widziałem to, bo ktoś pisał. Seksmasterka dodała film z tą nanomicza, ja nie wiem jak ona się nazywa. Z tą taką, co ma kurde przebite drutem kolczastym te wargi. Kissing Challenge. Zajebista reklama, nie? Dostała deala, mieli jej zapłacić, zapłacili jej pieniądze za reklamę, to się nazywa smakowe pomadki chyba do ust, nie? I polegało na tym, że się nakładały pomadki i się całowały i zgadywały smak. Ale to nie były zwykłe pocałunki, to były pocałunki z języczkiem, nie? Żeby oczywiście stulejarzy pobudzić. I powiem wam, że kuźwa, no to jest największy rak teraz na YouTubie. Tak To sobie już, myślę. to jest raczysko takie mocarne. Nie wiem, tak zrobiłem. Nanomi ma 16, ale nie wiem na ile ona ma lat. Czekam na Logic Challenge. No, Logic Challenge to by było coś. Jakieś taka świeżość na YouTubie, nie? Siata dajta, siema Fejmi. Kto mnie tu hostuje? Ketra mnie schostował jednym widzem. Siedzę na kiblu po kebabie. Dobry nick. Ten nick to dobry jest. Ej, o co chodzi z tym siatę dajta? Bo ja jeszcze bym zrozumiał, jakby to było siata dajta, czyli na przykład siadajta, oglądajta, nie? Siada dajta, takie coś, ale siatę dajta? Co to kurwa jest? Siatę dajta. Nie wiem. Siatę dajta! Czyli idziesz do babci, która wychodzi z Biedronki, nie? Jesteś harcerzem. Siatę dajta! Idziesz jej kurde siateczkę pod blok przenosisz. Tyle możliwości. Siatę dajta. On ma jakieś problemy z wymową ponoć. Jezu, ja mam. Kurde, ja już tyle razy mówiłem, jak ktoś się nie nadaje, sepleni, to się kurde nie idzie na lektora. Jak ktoś jest bez nogi, to się kurde nie idzie na skoczka wzwyż. A ludzie chcą wszystko spełniać swoje marzenia za wszelką cenę. I im ludzie klaszczą. O Jezu, jakie to jest piękne.
On nie ma rąk, a będzie grał w szachy. O. Nie jestem żadnym rasistą i tak dalej, ale wiecie, co ja miałem na myśli teraz? Kiedyś taki fajny, to były takie cytaty z tego, z filmu, co kiedyś nagrał Dębski. Dem nagrał taki fajny film, za którego mocny opierdol w internecie dostał. Bo się śmiał, nie tyle, że się śmiał z niepełnosprawnych, to się śmiał z tych... z Paralimpiady, że ludzie o, ja to jeżdżę na wózku, bo nie mam nóg, ale zawsze chciałem biegać i kto mi tu zabroni biegać i se kurwa jeździ biegając i takie tam teraz zrobię wszystko, żeby tylko zostać sportowcem. Mi nic nie pomoże. No niestety, moi drodzy, tutaj klątwa siku jednak aktywna. Kurde, ja muszę zobaczyć to, co Dębski nagrał. Dobra, tam. Zobaczymy, co jest w tym. Jak to nazwał? Czekajcie. Dem. Land. Niepełnosprawni. Kurwa, on to chyba usunął. Bąkol, ty nie masz mózgu, a grasz w HS-a. No bo HS jest grą dla dzieci, a dzieciom się jeszcze dokładnie mózgi i umysły nie wykształciły w pełni, więc to jest jak najbardziej na miejscu, no.